Cześć, witam Was serdecznie w nowym filmie na moim kanale i dzisiaj będę w kocu i nie jest to akcent jesienny, tylko jest to taki akcent, że przez pogodę robi się bardzo zimno i moje biuro jest mega zimne. Aktualnie mam tu 14 stopni, więc... No ale nie to dzisiaj jest ważne, dzisiaj oglądamy trzeci odcinek Dody 12 kroków do miłości. Jak mówiłam w ostatnim odcinku, nie widziałam spoilerów, nie widziałam, nie wiem co się dzieje, więc słuchajcie, oglądamy, nie gadamy już beznadziejnie, tylko razem sobie oglądamy jak poszła kolejna część randek. No powiem wam, że oni z tymi wiecznymi pokazywaniami pośladków Dody... Jezu, jaki polski, tragiczny język. Zawsze mamy kadry na jej pośladki, żeby pokazać, jaką ona ma piękną figurę. Według mnie bardzo, bardzo dobrą ma tę figurę. Pod ostatnimi odcinkami mówiliście mi, niektóre osoby pisały, że ja tak się podlizuję Dodzie. Po pierwsze, to się nie podlizuje, bo ona tego nie ogląda, więc ja prawie komplementy, bo moim zdaniem kobieta ma świetną figurę. Czy chciałabym mieć taką figurę? Jasne. No i tyle po prostu, nie? Wow, i ta koleżanka też ma ten cały sześciopak, czteropak, co... Dzisiaj będę dzwonić do nowego chłopaka, czyli randki numer 5. Ja wiesz, że ja jestem pozytywnie nastawiona. Muszę porobić trochę drama, ogólnie tak zawsze na wesoło jest. Jak już będzie taka straszna lipa, już w ogóle z tych 12 osób nic nie będzie. No to... Zauważyliście, że ona je kiwi ze skórką? Dużo osób to robi, ja nigdy nie próbowałam. Dajcie znać, czy to robicie, ale ona ewidentnie je ze skórką. Cześć, mówi Doda. Dzwonię do ciebie, żeby się umówić z tobą na randkę, jak wiesz. Jak wiesz, bo niektórzy z was pisali mi, że oni nie wiedzą, że idą z Dodą, bo ja powiedziałam, że oni wiedzą. No ale ona sama mówi, że wiedzą. I póki co żaden nie powiedział, o, nie wiedziałam, że to z tobą, więc powiedzcie mi, no bo ja nie robiłam researchu na temat tego, w jaki sposób ci panowie szli na casting, jak to wyglądało, więc no, no nie. Słuchaj, bardzo bym chciał, żebyś udała się tam, w to miejsce. Zakładam, że pewnie na co dzień nie używasz takowego transportu. Specjalnym dyliżansem w postaci kolejki WKD. Czy wiesz może, co to jest? No wiem, wiem. Słyszałeś? No oczywiście, no przecież nie jestem z kosmosu, no nie wyrwałam się z choinki, nie zerwałam się, no. Dobra, jak ja ciebie poznam, bo wiesz, dużo osób do mnie podchodzi. Będę miał granatową koszulę i raczej... Dosyć wysoki jestem, więc myślę, że też nie będziesz miała z tym problemu, żeby mnie zauważyć. Kochana, ty k***a, nigdzie nic nie jedź, bo ty musisz na jakąś kolejką jechać. Ja tam sama nie będę jechała, przykro mi, k***a. Ona jest ubrana w ten taki kostium z tego materiału, co były te wiralowe leginsy tiktokowe. Strasznie tego nie lubię. Wydaje mi się to okropne. Nie lubię tego materiału. Ale druga pani jest w Oceans Apart, z którymi miałam okazję współpracować w pięknym kolorze. Sama mam taki set w takim... Nie taki set, ale w takim kolorze, więc bardzo ładne. Jezu, Sara! Odjeżdża nam pociąg! To jest do Podkowy, proszę pani. To jest do Podkowy. Dobra, obstawiamy. Jak on będzie wyglądać? Czy on będzie równie nie w stylu Dody, pan z wąsem, z brodą? Jak on będzie wyglądać, moi drodzy? Ja stawiam na mężczyznę z brodą. Dzień dobry. Ja się wyzdrowiłam. Jestem, cześć. Cześć. No to tak zamiast welcome gifta. Okay. Jestem bardziej, że tak powiem, chyba... No nie ma brody, ma zarost lekki, okej, okay. Jest wyższy. W sensie ja patrzę na te kanony, co Doda ich szuka, więc jest wyższy. Trudno mi powiedzieć, czy wysportowany, bo sama nie jestem i sama nie, na to nie zwracam uwagi. No zobaczymy. Pragmatyczny niż romantyczny, ale to się może nam po prostu przydać, więc zamiast bombonierki myślę, że będzie w sam raz. Super, bardzo fajnie. Byłaś... No dobra, ale będzie w sam raz, ona jest na sportowo, on jej przyniósł wodę, a on jest w koszuli. To gdzie oni? Koncepcja urbanistyczna, których jest bardzo niewiele, miasto włożone. Blas. O, zajebiście. Okej, okay, a bolicie szyja? Nie, ale dość to dobre pytanie, ale miałem kontuzję. No właśnie, tak się nie odwracasz, nie? Tak, 15 lat temu i mam taki, że tak powiem, kontuzję taką, to że boli, nie mogę żebym bardziej... szła z tej strony? Wszystko jedno jest. W każdym się odwracasz dziwnie? Znaczy, generalnie mogę, no taki mam maksymalny zakres ruchu, o. Po tej kontuzji? Tak. Biedny. A to taki life changing. Wyobraź sobie w ogóle, że byłem całkowicie od szyi w dół sparaliżowany. Przez 3 tygodnie. Wow. No. I co teraz będzie? Bum szakalaka. By było. No i co? Już drugi raz. Bardzo fajny, interesujący chłopak. Ładne zęby. Zęby, czy ja mam dzisiaj brudne zęby, bo
właśnie jadłam nasze jeżyny z ogródka. Wydaje mi się, że mam jakieś czarne tu gdzieś. Od razu przełamał tę taką barierę, no każdą właściwie między nami. Ma dużą taką inteligencję emocjonalną. Potrafi sam coś powiedzieć, sam się zapytać. Jest też zabawny. I nikt nigdy nic nie mógł forsować i mnie zmusić. Ja mam w rodzicach bardzo dużo dużych przyjaciół i partnerów. Ja nie miałem tyle szczęścia, niestety. Jak to? Moja mama jest bardzo uzdolniona muzycznie, tak? Śpiewa, gra na fortepianie, na flecie i chciała tą miłość do muzyki przelać na każde dziecko. A ja byłem pierwszy. No i kurde, nie było tak, że ja sobie robię co chcę, tylko syntezator. I może trzy miesiące Jezu, chodziłem. Biedny. No i mówię, słuchaj, nie, syntezator do dupy nie idzie. No nie ma nic gorszego niż taki rodzic zmuszający do właśnie na przykład takich talentów. Ja robię tak, że daję swoim dzieciom, może bardziej córce, bo mały dopiero zaczyna pierwsze kroki w stronę jakichś zajęć, jest to karate. To moja córka już chodziła na różne zajęcia taneczne, teraz chodzi na pianino i violin, jak jest violin, na skrzypce. I jak w pewnym momencie nie chciała już na pewne lekcje tańca chodzić, no to mówiła, słuchaj, ja nie chcę, powiedziałam, wiesz co, okej. Okay. I próbujemy czego innego, próbowała też gry w piłkę nożną, spodobało jej się, po 2 tygodniach dostała piłką w twarz i stwierdziła, że już nie chce. Spoko, więc fajnie jest dawać opcje, ale nie zmuszać do tego, nie? No bo coś gdzieś dla każdego jest. Ja tak przynajmniej myślę. Jeżeli nie ma, kurde, wiesz, tej chemii po prostu i tak dalej. Też to i wiesz, no jak, kurde, co jest dla ciebie ważne, jak patrzysz na dziewczynę? W sensie, jakie masz takie... Skończyłem AWF też, turystykę, co prawda, ale jednak. U nas było coś takiego, że jak robisz tak i dziewczyna ma większy tyłek, niż się nie mieści tutaj, to znaczy, że jest dla ciebie. Co ty mówisz? A weź mi zmierz. Wiedziałam, że ona mu powie, żeby zmierzył. A jak się wypina? Słuchaj, masz jeszcze 500 metrów zapasu. Tak? Ja mam atletyczną budowę. Jestem stworzona do biegów na 100 metrów. Więc słuchajcie, jeszcze niektóre komentarze, które się pojawiały, to były takie, że Doda jest arogancka. Poważniejsze związki w całym moim życiu. Wszystkie, ani razu nie miałem, też się ostatnio zastanawiałem, czy to nie jest trochę dziwne. Rozpadły się za mega porozumieniem stron. I to naprawdę, wiesz, bez żadnej dramy. Bez żadnej dramy. Żadnej dramy, żadnego fuck upu. Bo w sumie, jak jest, wiesz, duża miłość i duża namiętność, to naprawdę ciężko te emocje tak jakoś wygasić. Czyli on nie miał namiętności. Powiem wam, że póki co facet fajny, ale widać, że to jest znowu bardzo taka rozmowa dosyć oschła pod względem romantyzmu. W sensie nie widać tutaj za bardzo zauroczenia od żadnej strony. Może chodźmy, żeby było legalnie to przez pasy. Ale po co? Ty zawsze musisz legalnie? Jeżeli chodzenie nie przez pasy już jest takim szczytem nielegalności, na pewno ciągnie mnie do takich charyzmatycznych ludzi. Mają takie live on the edge, że są, wiesz, tacy na pograniczu tego, co przystoi, co nie przystoi, są odważni, takiego mają pierwiastek wojownika w sobie. Zdecydowanie oni słyną tutaj z kaw i z deserów, nie? To mogli polecić na 100%. Powiedz mi, co ale będziesz jadł. Dwa jajka na twardo z majonezem. Jak nie mają, to poproszę i nam zrobią może specjalnie. Do tego łososia dać jedno jajko na twardo z majonezem, to by było super. Okej. Tylko żeby był ten majonez, bo ja bardzo kocham majonez. Ja też, słuchajcie, nie ma nic lepszego niż jajko gotowane właśnie na twardo z majonezem. Musi być majonez, bo inaczej to jajko nie smakuje tak samo. Miałaś, że tak powiem... jak to się nazywa? Instynkty mają? Bo to różne kobiety mają mniejszy, większy albo w ogóle. Nie, ja mam tak? Zero od początku. No. Ja to lubię dzieci, ale tak chodzę, tam sobie chodzą, bujają się w bezpiecznej odległości. No, otóż to. Chyba, że są mądre, to wtedy ciekawi mnie ich punkt widzenia. U dzieci ja najbardziej lubię to, że są totalnie bezpośrednie. Tam nie ma, tam jest dysk. Tak, ja dlatego się dysk mogę dogadywać, no. Dysk jest czysty, więc nie ma tak, że coś, nie wiem, co pomyśli, to mówi od razu, nie? To jest... No, ja pamiętam taką sytuację. Osoby, które oglądają mnie tu już jakiś czas, na pewno kojarzą Natalkę. I Natalka... To była Natalka? To była Natalka. Tak. Leżała sobie u mnie na kanapie. I moja córka wtedy musiała mieć ile? Może 7 lat? Podeszła do niej tak bardzo blisko i mówi: Natalka, dlaczego ty masz tyle pryszczy? Myśmy wybuchły śmiechem. Ja nie pamiętam, czy to w ogóle były pryszcze, czy to może nie były pieprzyki. Bo nie pamiętam, żeby Natalka kiedykolwiek miała właśnie cerę złą pod względem dużej ilości wyprysków. Ale no to było bezpośrednie, nie? To było piękne, jak to jest po prostu bezpośrednie. Mój syn też to robi. Na przykład pyta się, dlaczego ja mam w buzi tyle srebra? A tu chodzi o te, wiecie, takie stare plomby srebrne, na które czekam, by je wymienić. Ale słuchajcie, w tej chwili u nas w Wielkiej Brytanii nadal wymówką na wszystko jest COVID i to, że to nie jest wystarczająco ważne, nawet prywatnie, nie? Więc jestem zapisana dopiero w grudniu, żebym mogła to zrobić, ale pyta się, dlaczego one takie są, więc dzieci są bardzo bezpośrednie, no. I to jest śmieszne, prawdziwe i no...
spełniłam 100% swoich... Gratuluję. Twojej prośby, czyli mówiłam 50% mniej. Nawet gdybym chciała... A, dlatego ona tak dużo nie mówi, bo ona mu obiecała przecież temu panowi Leszkowi, panu Leszkowi, że ma nie mówić tak dużo. Już nie wbiła. W ostatniej godzinie już po prostu się odcięłam. No to zawsze chciały być niższe jednak, albo tego wzrostu. No to to im mocno mega odpowiadało. No ale w sumie też to tak. Chociaż nie we wszystkich. W sportach niektórych to czasem... Jejku. Może sobie odpocząć, bo tak dużo mówisz. No właśnie. Ale może on widzi, że ona nie mówi, więc też z drugiej strony te zalecenia pana psychologa, że nie mów tak dużo, no to... No ja nie wiem, no... Może inaczej by wyglądało, gdyby ona też się wtrąciła bardziej, nie? Fajnie z nim spędziłam czas. On potrzebuje moim zdaniem młodszej laski. A właśnie fajnie byłoby, gdyby jeszcze pokazali wiek, nie? Nie to, że ważne, ale widocznie dla niej jest. Albo starszej, która będzie go mu matkować. Taka dobra 40 piona, że ci usiądę na twarz i pokażę ci życie. Czemu nie widzieliśmy pożegnania z tym panem? Dlaczego? To ja coś leci z tych krzyków. Gluten pszenny, ja ty dobry, to jest naprawdę. No mówiłam ci. Po prostu, bo wiesz, jak idziesz do restauracji, to im wszystkie ociżałują. Pół glona ci dadzą, kawałek marchewki, a tu zobacz, jak to jest od serca. Dobra, kolejna randka, lecimy. Dzwonię do ciebie, żeby się umówić na randkę. No super, mam już pomysł. Nie, no powiem ci, że to co przygotuję dla ciebie, to jest po prostu sztos. Tak? Tak? Myślę, że no, na bank ci się spodoba. No dobra, no to powiedz co przygotować, jak mam się ubrać? Coś długiego, to znaczy długie spodnie, jakieś pełne buty, kurtkę może też weź. Długie... Czyli idą na jakiś spacer, na jakiś hajt. Spodnie i pełne buty brzmi trochę jak motocykl, gdyż jeżdżę. O. A to w sumie tak to było w zajawce zeszłego odcinka, że to będzie motocykl, a ja tutaj, że idą na spacer. Co ile mam czekać jeszcze? Moja cierpliwość jest bardzo, bardzo nadszarpnięta. Może mnie któryś w końcu wystawił? To chyba... Co to w ogóle za miejsce spotkania przy jakiejś koparce? Motocykl? Nie. Nie ścigać, topper! To ten? O, to ten! To ten? Cześć! Czyli jednak ścigacz. Hej, cześć. O. Jak tam? Znowu pan z brodą, a ona chyba nie lubi takich z brodą, co? Dobrze, jestem podekscytowana, bardzo lubię jeździć. To się cieszę, bo ja też jestem podekscytowany w ogóle. Stojny chłopak, taki zawadiacki, fajny. Natomiast krzywy zgryz. Muszę to powiedzieć. No, to jest, widzicie, możecie powiedzieć, że arogancka, że chamska, ale to jest coś, co dla niej jest ważne po prostu, tak? Ile kobiet mówi o butach? Buty, 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 buty. A dla niej ważne są te zęby, no. Ty mi złap za włosy. Miałeś dziewczynę z długimi włosami, nie? Zawsze łapiesz, czy nie? Czy nie? Powiedz. Zdarza się. Tak? Zdarzało. Chcesz chować taką ładną twarz? Trzymał włosy, a i tak są wyjęte na dole. Fajnie by było, gdyby on z nią pojechał w jakieś super fajne miejsce, nie? Tym motocyklem w jakąś fajną drogę z pięknymi obrazami, krajobrazami, mam na myśli. Piknik przygotował. To tak bardzo romantycznie i filmowo. Ledwo żyję. Dobra, wykończyłem cię tym wyjazdem całym, tak? Miałam seksownie zdjąć kaskę, ale się nie da. Ciągnij za to. Nie wiem, w ciebie, daj. Weź jakoś ciągnij. Masz to? Nagrałeś to? Przygotowałem piknik mały. Coś sobie tam zjemy. Ciekawe, czy oni podbiegli do niej, żeby jej tę grzywkę poprawić, nie? Żeby wyglądała ładnie. Coś sobie wypijemy. Wow, i to z blondyna, alkoholu, ale no, super. Blondyna na motocyklu. To fajnie, bo ona sama powiedziała, że nie pije. Wiadomo, że to można mówić, że o, pije, nie pije, ale fajnie. Nie zawsze trzeba spożywać alkohol na takich randkach. Ale ty jesteś młody, nie? Ile masz? 25 lat? 32. A, ty? Okay. No prawie 4 dychy. No ale domyślam się, że ona też dała jakieś swoje kryteria co do wieku, zanim oni ich wybrali, prawda? No bo bez sensu by było, gdyby tak nie zrobili, nie? Gdyby ktoś był za młody dla niej. Pomagam ludziom. Jak? Kobietom głównie. Tak? Mhm. To zgaduj. Jezu, nie wiem, trener personalny. Nie. Coach psychologiczny. Nie, jestem lekarzem. O, ekstra. Ale co, że... Ginekologiem. Ginekolog? Że głównie kobietom? A, no widzisz, czy ja przejęłaś już, tak, no. Tak? Ekologię, no.
Serio? Tak, no. Ale to jakiś koszmar. Dlaczego wybrałeś tą ginekologię? Myślałeś, że będziesz spotykał fajne dupeczki? Ojej. No jak? No kurczę. Dlaczego? Dlaczego ona tak myśli? Ja zawsze byłem zainteresowany zabiegówką. Ja generalnie lubię operować. No ale dlaczego akurat ginekologia? No to daj mi powiedzieć. Jest to dla ciebie jakiś rodzaj ekscytacji? Jak jest na przykład fajna dziewczyna i przychodzisz i rozkłada nogi przed tobą, czy co? Nie. Co ty? Pracę traktuję zupełnie... To jest jak zadanie, które musisz wykonać. No nie, ja wiem, że to jest pewnie takie, wiecie, pytanie, które wiele osób mogłoby zadać, ale wydaje mi się, że jak najbardziej powinni to traktować. To jest jednak ich praca, coś poważnego, tak? Już mi było później głupie, bo faktycznie za strasznie dużo to razy mówiłam i rzeczywiście tak było. I w ogóle zachowałam się jak idiotka, jakbym nie mogła zaakceptować, że jesteś młody, przystojny ginekolog. Bo nie chciałabym, żeby ktoś mnie tak oceniał przez pryzmat mojego zawodu, a ja co najmniej 1/3 spotkania poświęciłam cipce. Innym cipkom. Ja nie widzę, żebyś tam się występowała jako idiotka. Ty masz taki język, wprowadziłaś go właściwie w 3. minucie. O, i teraz mu pasuje, a temu panowi wcześniej nie pasowało, że ona w pewien sposób się wyraża, czy coś mówi, a tutaj pasowało, że tyle pytań, tak? No, ale ta ginekologia jest zastanawiająca. No, ale już onkologia ginekologiczna mniej. No. Zwłaszcza teraz, kiedy ten, wiesz, rak szyjki macicy jest mega... Częściej jest na przykład rak endometrium, nie? Czyli ten rak macicy tak zwany. To się jakby zwiększa ilość tego cały czas. A dlaczego? Rak endometrium jest związany ściśle z otyłością. Jakby stopień otyłości wzrasta cały czas, więc no po prostu tych pacjentek... A dlaczego to ma związek? Mam ci tłumaczyć teraz, no. Tak? Medycznie? Tak. Okej. Okay. Ewidentnie widziałam, że on jest mną zainteresowany, podrywa mnie, adoruje mnie, odprowadza wzrokiem. Ja po prostu czułam, że to jest facet. No, bo tamci to... Ten przed chwilą też właśnie on był bardziej zainteresowany rozmową, nie patrzył w ogóle na nią, a ten faktycznie tak bardziej ją kokietował. Można tak powiedzieć, że facet kokietował, że to raczej kokietka kokietuje. No podrywał ją tak, jak ona mówi. Fajnie. Szukam kogoś, kto będzie złożony z takich trochę sprzeczności jak ja. Jestem bardzo honorowa i dla mnie słowa jest ważniejsze od pieniędzy. Ja mogę za dane słowo umrzeć. Ja nigdy nie zdradziłam nikogo. Nigdy. Sztywniutko, kochanienki, sztywniutko jest u mnie. Ale jesteś ostrą babką, co? Się by przydała taka kobieta, która mnie, wiesz, weźmie w garść, powie tak. Nie? Bo ja tak może jestem trochę takim, wiesz... Właśnie wolnym ptakiem, że wiesz, tutaj sobie tego, nie? No, to musisz poszukać. No, to mu powiedziała. Jesteśmy na innych etapach swojego życia. Czułam się, że rozmawiam z dzieciakiem po prostu. Fajnym, uroczym, zawadiackim, fajnym do łóżka, ale dzieciakiem. Tak czułam, żebym musiała cały czas go prowadzić za rękę we wszystkim. Bo to przecież też może być okazja dla ciebie do konfrontacji pierwszych wrażeń z drugimi. Jestem coraz bardziej przygaszona i coraz bardziej opada mi entuzjazm. Zresztą chyba widzisz po mnie, nie? No, widzę. Właśnie ciężko mnie ciebie... Rozweselić strasznie, no. I tak trochę mnie to, wiesz, zbija z pantałyku, nie? Wiem. Wiesz, cały czas mi się wydawało, że jak się zobaczymy, to że będzie taki mega flow, jak ciebie usłyszałem przez telefon. A ty nie lubisz sobie tak pomilczeć czasami? Przykro mi, że teraz jakby nie weszłam w twój kanon Dody i nie spełniłam swoim oczekiwaniom bycia towarzyską i w chuj śmiechniętą. Ale ja nie myślę, że on tego oczekiwał. Po prostu wydaje mi się, że ja rozumiem ten spokój i to, żeby czuć się komfortowo, ale no na pierwszej randce to taki facet czy kobieta czują się niezręcznie, jeżeli druga strona zamilknie chyba, tak? No nie wiem. Ale jestem człowiekiem i mam też takie momenty. Nie masz spełniać moich oczekiwań, tylko no. Po prostu takie było moje pierwsze wrażenie. Ale nie chciałam dać ci do zrozumienia, że jestem zmęczona tobą. A ty byś mogła się tak dla kogoś zmienić, czy w ogóle nie? Nie bierzesz takiej uwagi, takiej rzeczy pod uwagę? Co na przykład miałabym zmienić? Potrafiłabyś jakoś zmniejszyć ilość koncertu, żeby na przykład móc z tą osobą spędzać więcej czasu. Tak. Dla mnie najważniejsza jest miłość, a w ogóle nie kariera, absolutnie. Jak wyszłam za mąż drugi raz, to robiłam wszystko, żeby mój mąż jeździł ze mną na koncerty. Dochodziło do tego, że jak on już nie mógł jeździć na te koncerty, no to ja przyjeżdżam, chociażby ze Szczecina. Wolałam jechać te 700 km, żeby po prostu być w domu. No jedyne, co mam najcenniejsze, to czas. Ja mogę mu dać innego. I co? No nic, żegnamy się. A będzie drugie? A to chyba pierwszy raz podeszła, żeby tak się przytulić, nie? Chyba z nikim się tak jeszcze nie pożegnała, zawsze było do widzenia. O, jaki ty jesteś tak dopytujący no się. Powiedz. Fajnie by było, jeżeli na koniec sezonu ona by się spotkała na przykład z jednym, powiedzmy, że jeden jej się spodobał z tych 12, żebyśmy zobaczyli, z kim się spotkała. To nie znaczy, że z nim jest, nie? Ale fajnie by było. No, bo cię poznał. Mi również. Tam była taka energia seksualna. Po prostu do końca odprowadzał mnie wzrokiem, takim właśnie, który ja lubię. No pa! No pa! Cześć! Na seks jest to partner.
Bo jeszcze na końcu, nie wiem, czy usłyszałeś to, bo to było jeszcze było out of records. On się rozkablowywał z mikrofonu. W ostatniej chwili tylko zobaczyłam, że zapina spodnie. Ja wiem, bo są te spodnie w ogóle zapina na środku placu zamkowego. Ja mówię, stąd sobie grzebiesz przy tym rozporku. A on, no chodź, zobaczysz, ja tak... Ja mówię, a jest co oglądać? A on, jest. Jak nie przyjdziesz, to się nie przekonasz. Ja tak, o Boże! Psychinekolodzy! I uciekłam. No ja mnie to strasznie nie śmielać. Od tą drogę mówiłam, na pewno ma dużego k***a. Co też jest kuszące, wiadomo, na jak człowiek ma posuchy. No dobrze. Im jestem starsza, tym sobie myślę, że ja może jestem skrzywdziona przez tego mojego ojca. Chyba jak się mówi, że się wybiera na przykład ojca. Ja to zawsze mówiłam, nie, sorry, nie lubię łysych. Ale przecież on całe życie miał długie włosy. Jak oglądam jego zdjęcia z młodości, to on był taki Indianin. A, to jest jej piosenka. To ja w pierwszym odcinku nie byłam pewna, czy jest. Jest. O. Tylko żonka płacze, bo wie, o czym ta piosenka jest naprawdę. Jesteś takim trochę nad człowiekiem w przeżywaniu wszystkich rzeczy w życiu. Jest taka rzecz, którą ty przeżyjesz, którą dasz radę, którą też będziesz wiedziała, której też spróbowałaś, bo będziesz może do końca życia zastanawiała się, a może ja źle wybierałam. Dobra, okej. Okay. Słuchajcie, co myślimy na temat tego odcinka? Fajnie było. Wydaje mi się, że faktycznie fajnie było zobaczyć w końcu tę iskierkę podczas tej drugiej randki. Ja widziałam też wywiad z Dodą, w którym mówiła, że będzie duży zwrot akcji w tym programie, że to nie będzie cały czas to samo, że ona jest tylko na niej i tak dalej. Więc fajnie. Powiem wam, że pierwszy, kim w ogóle był pierwszy facet, bo ja już zapomniałam. Ja już zapomniałam, jak Boga kocham, kto ją zabrał. A, ten facet, co po parku, po swoim mieście ją zabrał. No to wydaje mi się, że on w ogóle nawet na nią nie patrzył, nie? Nawet jak siedzieli, to on patrzył przed siebie, mało na nią patrzył, więc fajnie, że w końcu widzieliśmy gdzieś jakąś bardziej energię romantyczną podczas tej drugiej randki. Fajnie mi się to ogląda, powiedzcie, co wy myślicie. Tym razem kandydaci byli troszkę lepsi, wydaje mi się. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. Bardzo jestem ciekawa. Jeszcze parę odcinków przed nami. No i mówię, fajnie byłoby, gdy podczas tego finałowego poszła jeszcze z kimś na randkę, czyli na przykład przedostatni odcinek lub może ostatni, a to by był jakiś bonus, widzielibyśmy, kogo ona wybiera na tę ostateczną randkę, kim jest chociaż troszkę zainteresowana, jeżeli w ogóle. Fajna byłaby to koncepcja, taka sprawa. Dajcie znać, co myślicie o tym odcinku. Ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie kolejnego. Dziękuję za tak ciepłe odebranie tej serii. Zapraszam do subskrybowania, abyście byli na bieżąco. No i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Pa, pa!